dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Przepraszam i serdecznie. I właśnie wstajemy. Właśnie się budzimy. Jakkolwiek to brzmi. Także pogódeczka i dzisiaj postanowiłam, że nagram. Czekajcie. Nagram Wam. Zdzielimy sobie łóżko. Taka normalna codzienność. Dzisiaj postanowiłam, że nagram Wam właśnie vloga. Czekajcie, bo mi bumka pękła. Nagramy sobie vloga, dlatego że dzisiaj jedziemy po kalendarz adwentowy. Zdzielimy łóżko. Ogarniamy dzieci. Mikrofalówka przestała działać. Ustawmy mikrofalówkę. Która jest godzina? Nie mam, bo właśnie mamy 8:19, także ustawiamy. 8. Jest 19. Jest. Wczoraj ktoś ją musiał rozregulować. No, także teraz wszystko działa, kwiatek podlany, tu czeka na Was nowy kalendarz adwentowy, a po drugie jedziemy dziś. Dziś specjalnie właśnie jedziemy po kalendarz. Dobra, robimy kawę i zmywamy naczynia i karmimy kota, tak? Kota? Dwa kota. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, Lalo! A, ty jesteś ważniejsza, no tak! No przecież ja wiem, że ty jesteś najważniejsza. Co chcecie? Jestem w moim tutaj miejscu pracy. Teraz zrobimy sobie szybką, ale to naprawdę szybką, szybką pielęgnację. I do tego użyjemy. Najpierw oczywiście Pixi Glow Tonic. Ja za chwilkę właśnie będę zgrywać tutaj te pliki. Wykorzystamy sobie resztkę płatków, a potem bo dopiero otworzymy sobie nową paczkę. Także Glow Tonic, twarz mam umytą. Teraz tylko tonik. Fajne jest to uczucie. Jestem bardzo ciekawa tego drugiego toniku. Jest 8:36, jest jak idę do szkoły, a ja za chwilę przychodzi Kasia i Krzysiu i jedziemy do. Teraz sobie zaaplikujemy krem pod oczy i do tego użyjemy tego Lirak. Jak widzicie, ja wcale nie daję w dość dużej ilości. Dobra, myślę, że wystarczy. No i jak mamy Lirak, to użyjemy sobie do twarzy Lirak. Również także
zestawowo jedziemy. Jak na razie powiem Wam, że polubiłam się z tym kremem i już Wam mówiłam, że on mi przypomina ten Origins Ginseng, czy jakoś tak to się nazywało. Bardzo mi przypomina. No i hejo, hejo, już jesteśmy wyszykowani, wysztyftowani. Makijaż jest bardzo minimalistyczny. Można powiedzieć, że prawie wcale go nie ma. Mam na sobie koszulkę z Louis Vuitton od Chińczyka. Oczywiście, musi być. Bluza, oczywiście Shein. Spodnie Primark, nie chcę tam na dole już tak pokazywać. Czekajcie, brygada już stoi, już na mnie czeka. Nie wiem, o, zgubiłam ostrość. Zgubiłam ostrość. Nie biorę chyba właśnie selfie sticka, bo zauważyłam ostatnio, że mi telefon spada z selfie sticka, ale zaryzykuję. Zaryzykuję, czekajcie nawet, bo ta obudowa, ona mi tutaj się wysuwała i się trochę boję, ale chyba działa. Uwaga, uwaga, uwaga. Yeah! Są! O, jest Kasia. No i na, przy schodach jest, a gdzie? Widzicie, jak się wystraszył? Żeby nie było, że nie ma Krzysztofa. No, także my się zbieramy, już wychodzimy i jeszcze raz przypominam, jedziemy po kalendarz adwentowy. No, także zabieram Was ze sobą. Ogórek, 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 zawita dziś do mych dziurek. To miała być taka dedykacja. I hejo, hejo! I my jesteśmy właśnie już w Fort Kinard i pokażę Wam. Oczywiście idziemy za, patrzcie, jak już pięknie, świątecznie. No, piękne te rzeczy. O, kalendarze adwentowe, tylko że słodkie. Ten fajny, z Kindera. No i Reese's. Reese's też jest dobry. Reese's. Jadłaś w ogóle te Reese'sy? Nie. Nie? To jest połączenie, ty mogłabyś chyba. Jestem na diecie. A, ty jesteś na diecie. To jest ten peanut butter smak. I taki przetegowany z jeszcze słonym. Milion. Ładnie to wygląda. Ale ich dużo. Tu jest coś. Tu coś jest. To są te. Ale czad. Dżemy, tak? No. Dżemery. 24 dżemy i marmolady. Biorę. Biorę. Happy holidays dla dzieci z płatkami. Zobaczcie, czad. Jakie fajne, no coś trzeba wybrać, słuchajcie. Krzysiu mówi, oho, się rozkręciły, ale ładne te niektóre, wow. Też dżemerem weźmiemy i tak patrzę, wiecie co? Kurczę, też to jest fajne. A to ze słodyciami, ale też fajne, dzieci mogłyby otwierać. A to, co to są? Brick, a to jakieś klocki? Z klockami. Też fajny. To jest fajny. Ten jest fajny. To mi się podoba. Wow, ale zobacz jaki dubocz, jaki. Takie te są, te batony. 24 Kellogg's. Batony Pops, te tarty. Oto takie. Ciebie to by 2 dni było. No, żebyś wiedziała. Oni by nie wytrzymali, ale kurde, 9 funtów. Ale fajny. Fajne, aczkolwiek ja jeszcze planuję, no mimo wszystko kosmetycznie bardziej. Czekajcie, ale fajny. Ten weźmiemy, bo jest ciekawy. Właśnie patrz, pokazywałam. Zobacz Krzysiu, jaki jest z płatkami. Patrz, z tymi takimi, dla dzieci. Czad. Ale to już najwyżej za ten, za tydzień, bo mi zależy na takim... Na takim... O Jezu, ile tych świątecznych rzeczów. Jeszcze moim kotom wezmę kalendarz. No, bo koto, dla kotów też są kalendarze. Wiem, że gdzieś widziałam. Kurde, nie wiem gdzie iść. O, właśnie, no coś podobnego. No i to są takie witaminki. A jeszcze wiem, że jest kalendarz taki, że się cały otwiera. Nie wiem, którędy iść, kurczę. Piasku nie mam dla kotów. Żwirku, muchomorku. Zobaczcie, dziewczyny, na to. Normalnie zakochałam się. No, czesny jest piękny, aczkolwiek widzę, że to tak nie widać, ale jest taki, zobaczcie, kolorowy. Tak, się mieni na kolorowo, przepięknie. Taki czajnik. 25 i zobaczcie drugi, który mi się też mega podoba. No, czesny jest piękny, do mojej lodówki, marmurkowy, 3 dychy. Właśnie spytałam się, czy jeszcze jest jeden, czy to jest ostatni. Pan poszedł zobaczyć. Przepiękny.
To fajna. Spokojnie. Agnieszka, odkładaj na miejsce. Ta świetna imitacja drewna, śliczna. 8 funtów. Taka patrz. Super. Świetna. Świetna jest. Ale tapet jest naprawdę wybór. Jak na taki BM? Szok. Śliczne. O Boże. Naprawdę, ale jakie ceny. Gracjan se tutaj po tapetę będzie mógł przyjechać, bo jeszcze on w sumie nie ma.